No hej, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, właśnie oglądałam ten film i stwierdziłam, że muszę coś powiedzieć na wstępie. Jest to to, że jeśli chcecie obejrzeć chociaż fragment tego filmu, to dostańcie tak do końca. Jakby obejrzcie cały, proszę was. Wiem, że może on trwać długo, jeszcze nie wiem ile będzie trwał, bo właśnie go obrabiam, ale to jest cała długa historia, gdzie pokazałam od A do Z to, co się działo w tym dniu. I powiem wam, że w tym filmie chciałabym bardzo przekazać wam, bo w sumie nie musiałabym go wstawiać, bo no zobaczycie, co się wydarzy, ale chcę pokazać, że nie zawsze jest z górki, że bardzo często w życiu jest pod górkę, ale to właśnie w takich momentach, kiedy jest pod górkę i kiedy przed nami jest jakaś ściana i jest jakiś wielki mur, który no myślimy, że nie damy rady z nim, to właśnie w takich momentach dostrzegamy, że robimy to, co kochamy i że bardzo nam zależy na tym. Pamiętajcie, że zawsze jak jest pod górkę, to i tak potem jest na końcu z górki. Akurat w tym filmie no raczej nie będzie z górki, jak to mówię na wstępie, ale już w przyszłym. Tego dowiemy się już w przyszłym odcinku, dlatego zapraszam na subskrybowanie mojego kanału i bez przedłużania po prostu zapraszam. No hej, dawno mnie tutaj nie było, więc chciałam wam tutaj powiedzieć, co się dzieje, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj miałam próbę generalną, no to w sumie nie generalną, ale po prostu próbę u nas w szkole, bo jutro już jest koncert dyplomowy i nasza obecna 9 klasa kończy naukę w naszej szkole, no i ma taki koncert. No i my też tam tańczymy, osoby, które właśnie jadą na konkurs do Gdańska. No i ja będę tańczyła też moją wariację. Dzisiaj właśnie pierwszy raz tańczyłam tą wariację, dlatego mam tutaj takie ładne coś na głowie i mam takiego ślicznego koka, który po prostu bardzo mi się podoba. Jutro od 8 do chyba 22 jesteśmy w teatrze. Trzymajcie jutro mocno kciuki, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Hej, witam wszystkich serdecznie w tym pięknym porankowym dniu. Ja właśnie idę do szkoły i jest piątek, dlatego też mam walizkę, powracam do domu. Dzisiaj, słuchajcie, będzie się naprawdę bardzo dużo działo, ponieważ dzisiaj cały dzień jesteśmy w teatrze od 8 do I guess 22, dlatego mam cały plecak wszystkich rzeczy wypełnionych. Idę jeszcze do szkoły, żeby zabrać parę rzeczy. To dlatego, że dzisiaj jest koncert dyplomowy naszej 9 klasy. I ja będę tańczyła dwa układy. Jeden to jest Limit, czyli moja autorska choreografia, a druga to jest Talizman, czyli wariacja klasyczna. Ale jest ładne słońce, a mnie już ręka boli od nagrywania, więc do zobaczenia już w teatrze. Jesteśmy na sali. Chcę się rozgrzewać. Hej, jesteśmy już po tańcu klasycznym i jesteśmy już po takiej jakby przejściu na scenie. Teraz będzie próba generalna, dlatego ja zaraz będę zakładać mój trykot. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda i jak w nim ja wyglądam. To są dziewczyny. Okej, okay, tak wyglądamy. Tutaj Ali, ale jeszcze ma takie spodenki. O, te, takie. Mega ładne. Tutaj Nela. Nela ma też śliczny kostium. Pokaż się z przodu. Śliczny, tak ładnie błyszczy. Tak. Gdzie jest pasji? Pasji, hej! Ale pokaż. Ale pasji ma możesz kostium. Pokazać swoje piękne kwiatki. Patrzcie. To jest takie przedpremierowe. O! Zaraz wam pokażemy na pasji, jak to będzie wyglądało. Więc my teraz idziemy się rozgrzewać i idziemy zaraz na scenę, żeby poćwiczyć. Ja będę w ogóle miała inną wzórkę, bo aktualnie. I będę miała no make-up oczywiście. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Jezu, jak ślicznie. I rękawki ma tutaj. Scenę. Hej, jesteśmy po próbie. Ja czekałam się na autobus, byłam przed dziewczynami w Starbucksie i kupiliśmy sobie matcha i tam kawę, żeby trochę się pobudzić, bo zaraz mamy kolejny występ. I jak widzicie, ja jestem troszeczkę zła, bardzo zła. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy w ogóle dojadę tym autobusem. Chwilę. Okej. Okay.
Jestem. Bo dostałam takiego, ale takiego skurczu wczoraj w stopie. Ponieważ no wszystko chciałam po prostu dobrze zrobić. No i dostałam skurczu takiego, że wczoraj jakby cały czas masowałam. Dzisiaj też masowałam. No i zrobiłam dzisiaj ten talizman. Ogólnie strasznie właśnie bolała ta stopa. Nie mogłam w ogóle wejść na nią nawet. Wzięłam ibuprom i... Następny przystanek. Strasznie bolało. To też nie pomogło zbytnio. Więc, no, zatańczyłam, ale ja tam kulałam i jak sądziłam, to jakby kulałam już nie mogłam po prostu. Zrobiłam całą wariację jako tako, jakoś mi się udało. Nawet trzy pryty zakręciłam, ale ta ostatnia przygoda to już w ogóle jakby, ja już po prostu czułam, że ja zaraz zejdę, że ja po prostu... To była masakra. To było okropne przytęczenie i nikomu nie polecam jakiegoś skurczu kurna w stopie. Okazało się, że to po prostu jest jakieś wielkie przemęczenie, bo jednak to nie ukrywajmy, to jest codziennie od rana do nocy na sali i plus stres, więc to wszystko się kumuluje. Dlatego tylko już do konkursu, a potem przerwa. No boli, ale muszę się spiąć i muszę to zrobić, dlatego jakby nie odzywałam się wcześniej, bo po prostu no płakałam, no nie ukrywajmy, no bolało mnie to strasznie i boli. Byłam u takiego właśnie tam doktora, i to fizjoterapeuty właśnie w teatrze. Teraz jest jeszcze nawet dobrze, bo jakby przynajmniej mogę nawet chodzić, ale po wariacji i przed wariacją ja dosłownie kulałam i nie mogłam w ogóle stawiać stop. Po prostu muszę się spiąć i to zrobić i zacisnąć zęby i udawać, że mnie w ogóle to nie boli i że mogę normalnie chodzić i w ogóle mogę zaotaczyć wariację na puentach. Dam radę. Wezmę sobie ibuprom. Zrobimy sobie teraz oczy. A najlepsze jest to, słuchajcie, że ja w ogóle nie umiem robić oczu. Po prostu będę sobie machać tymi pędzlami. Ja mam taki mega problem, ponieważ makijaż do mojego dowolnego muszę mieć mega mocny, a do talizmanu muszę mieć lekki. Ja musiałam mieć image change. Jestem podekscytowana, kochani. Słuchajcie, mam dla was i jeszcze dla 8 klasy. Wiecie, żeby trochę osłody przed wyjściem, żeby wiecie do tych mięśni. Dobra. Nasza ukochana pani od współczesnego, uwielbiamy. Słodycze. Jestem właśnie w windzie i jadę na dół szybko, bo rodzice kupili mi jakiś taki preparat, żeby mnie nie bolało, więc... Zobaczymy. Na razie wyglądam tak. Ja chcę mocny makijaż. Ej, nie umiem robić mocnego makijażu, więc trochę słabo. Bo Ewelina zawsze mnie malowała, a teraz jakby muszę sama. I na razie jeszcze, wiecie, nie mam kresek ani nic, ale no... Nie wiem, chyba mocniej jeszcze muszę dać te oczy. Ale będzie dobrze. Lek Traumon. Jestem ciekawa, czy będzie działać. Jakiś przeciwbólowy, przeciwzapalny, więc spoko. Mi właśnie robi koka. Mam nadzieję, że nie będzie śniadanie grzybki, bo już mam dosyć. Słuchajcie, przed chwilą myślałam, że spaliłam sobie włosy prostownicą. A teraz Ala mi śniadanie grzywkę, uwaga. Nie mogę z was. Muszę po prostu dobrze zaznaczyć. To się liczy. Słuchajcie, to jest jakaś paranoja, bo po prostu dzisiaj to jest... Dzisiaj to się wszystko dzieje, dosłownie. Wszystko. Na szczęście sobie nie spaliłam włosów, więc jakoś się trzymajmy. Idę się przebrać, idę poćwiczyć sobie jeszcze na scenie, więc trzymajcie kciuki. Ujaj, pa! Jestem po... I teraz tęczynela właśnie, muszę szybko zmazać sobie makijaż i zrobić włosy i w ogóle. Trochę mi zepsuli światła. I przez to trochę się zestresowałam na początku, ale były oklaski i słyszałam moich rodziców, więc w ogóle love you guys. Tak miło mi było. A teraz trzeba szybki change i talizman i wariacja. Tak. I tutaj takie małe sprostowanie, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo jakby tutaj płaczę, później będę szczęśliwa, więc tak, róża tam jest z tyłu. No nie dałam rady zatańczyć talizmanu, tak mnie to bolało, że ja no nie mogłam po prostu nawet chodzić, kulałam strasznie
Jeszcze limit nawet zatańczyłam, ale no talizman, no już nie dałam rady po prostu, więc byłam mega, mega zła. Potem musiałam się szybko przebrać na mój ten limit i musiałam udawać, że wszystko jest dobrze i wyjść na ukłony i się ukłonić tam razem z wszystkimi i klaskać i robić zdjęcia, więc dlatego potem możecie się dziwić, dlaczego jestem taka uśmiechnięta, ale tak jakby byłam z siebie zadowolona, jeśli chodzi o limit, no ale byłam mega, mega zła, że nie mogłam znaczyć talizmanu, tym bardziej, że za tydzień jechałam do Gdańska i jakby mega się bałam, co tam będzie i czy w ogóle tam dam radę. Takie sprostowanie i zapraszam dalej do odcinka. Hej! Dzisiaj jest kolejny dzień, a nie odzywałam się po tamtym incydencie, bo no byłam bardzo, bardzo zła, tak naprawdę. No i właśnie sobie mrożę tutaj moją stópkę i mam tutaj, jak widzicie, pobojowisko, bo właśnie wczoraj wróciłam późno, a poszłam spać w ogóle po 24, tak myślę, bo po prostu nie mogłam zasnąć. Tak dużo o tym myślałam, o tym, że no, czy dobrze to zrobiłam, że nie zatańczyłam, czy nie, ale no dobrze. Jestem zadowolona z tego, że jakby nie zatańczyłam jednak tego talizmanu, ponieważ no bałabym się, że mogłabym sobie coś zrobić albo źle zatańczyć przez to, że no jakby ledwo wchodziłam na puentę, ledwo chodziłam. Dzisiaj też jest tak trochę średnio. Mam nadzieję, że do Gdańska się wykuruje. W ogóle to takie dziwne miejsce, bo nic się z nim nie da zrobić i pani Fisa powiedziała mi, że po prostu leżeć, odpoczywać i mlodzić. I po prostu ja nie umiem leżeć i odpoczywać, no bo jakby tym bardziej, że zaraz konkurs, więc ja mam takie ciśnienie, że ja muszę coś robić, jakby ćwiczyć i w ogóle jutro mam repertuar, co ja mam zrobić. No i mrożę sobie tak. Ogólnie jestem zadowolona, spełniło się jedno z moich największych naprawdę marzeń, czyli właśnie wystawienie swojej choreografii w Teatrze Wielkim na scenie. Jest to naprawdę coś takiego w ogóle. No, bardzo się cieszę z tego powodu, bo że miałam taką w ogóle możliwość i teraz już nie mogę doczekać, jak pokażę ją w Gdańsku, moją choreografię. W takich chwil warto, naprawdę warto poświęcać tyle czasu na sali i ćwiczyć i nie spać nocami, żeby właśnie to wszystko ogarnąć i układać. I też dużo różnych słów miłych dostałam od nauczycieli, dlatego też się bardzo cieszę, bo to jest jednak no takie coś bardzo miłego, jak się od takich profesjonalnych już tancerzy, choreografów, dostaję takie miłe słowa. I tak to było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli się komuś spodobał, taki trochę chaotyczny, no niestety nie chciałam, żeby tak wyszło, no ale tutaj pokazuję wam prawdziwą siebie, więc tak, jednak czasami się potyka noga, dosłownie, no może tak prawie dosłownie, bo się spięła i po prostu bałam się, że się potknie i no nie chciałam ryzykować też, bo to mogło być coś gorszego, ale nieważne, nie o tym. Dziękuję po prostu bardzo, że dosłuchaliście do końca. Jeśli tak, to zostawcie tą emotkę, bo jestem bardzo ciekawa, kto dotrwał. Co, do zobaczenia w tym odcinku. Buziaki, pa, pa.